Podczas lutowej sesji plenarnej odbędzie się głosowanie nad dyrektywą o handlu emisjami gazami cieplarnianymi. W pracach w Parlamencie Europejskim wypracowany został bardzo trudny kompromis. Niemniej jednak udało się wywalczyć kilka istotnych z polskiego punktu widzenia kwestii. Zgodnie z zapisami szczytu Rady Europejskiej z października 2014 roku, obok możliwości już istniejącej otrzymywania darmowych uprawnień w zamian za inwestycje obniżające emisję dwutlenku węgla, polski sektor energetyczny otrzyma znacznie większe wsparcie w ramach Funduszu Modernizacyjnego oraz Funduszu Solidarnościowego. Zgoda na finansowanie energetyki z drugiego funduszu jest bardzo ważna, ponieważ oznacza zwiększenie możliwości wykorzystania pomocy publicznej dla energetyki. Chodzi przy tym o kwoty rzędu wielu miliardów złotych, choć trudno jeszcze oszacować ostateczny wolumen, gdyż zależeć będzie od cen uprawnień do emisji. Ponadto w Komisji Środowiska udało się wywalczyć dodatkowe wsparcie dla ciepłownictwa oraz wzmocnioną ochronę sektora stalowego i nawozowego. Powołany również został Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. To jest 2% całej puli uprawnień, które przeznaczone zostanie na pomoc dla regionów zależnych od węgla, które są dotknięte transformacją. Będzie więc szczególnie ważny dla Śląska. O co walczymy? Po pierwsze, o racjonalny poziom corocznego ograniczenia ilości uprawnień będących na rynku, co wpływa na cenę nabywanych uprawnień, a co za tym idzie na koszty dla firm i konsumentów. Po drugie, o ulepszenie systemu zarządzania funduszem modernizacyjnym, tak by był bardziej przejrzysty i zarządzany przez państwa będące jego beneficjentami, które znają swoje potrzeby inwestycyjne. Warto przy tym zauważyć, że wsparcie dla modernizacji energetyki oraz dla ciepłownictwa może pomóc w rozwiązaniu innego problemu, jakim jest smog. Przyczyni się bowiem do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń takich jak pyły, tlenki siarki czy azotu. Elektrownie w skali kraju nie są wiodącym źródłem zanieczyszczeń, bo za nie jest odpowiedzialna tak zwana niska emisja, czyli wszystko to, co nie wydobywa się z wysokich kominów elektrowni, ciepłowni i fabryk, ale są znacznym źródłem zanieczyszczeń punktowych. Rozwój ciepłownictwa natomiast pozwoli na przyłączenie do systemu zbiorowego ogrzewania większej ilości domostw, które inaczej korzystałyby pewnie z węgla. Wspólnie dla Polski, wspólnie z Europą.